O Puchar Burmistrza Granów Końskich w niedzielę gospodarze okazali się wyjątkowo niegościnni i zwyciężyli w tym turnieju. Nie chodziło tutaj jednak o wyniki, o czym opowiada nam Michał Przybylski, trener seniorów Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Jest to czas, kiedy można sprawdzić różne formacje gry zarówno w ataku, jak i w obronie. Brak Przemka Matyjasika spowodował, że ci młodzi skrzydłowi nasi Mastalerz, Napierała mieli możliwości więcej pograć, no zwłaszcza tutaj Mastalerz naprawdę cały turniej trzeba przyznać, że zagrał bardzo dobrze zarówno w obronie, jak i w ataku, praktycznie się nie mylił, ale i Michał Napierała również w tym ostatnim meczu był skuteczny. KSSPR w rywalizacji testował przede wszystkim nowe ustawienia, zwłaszcza wariant gry z jednym wysuniętym szczypiornistą w obronie. Jesteśmy w okresie przygotowawczym, ciężkie treningi za nami i teraz będziemy już starali się dopracowywać szczegóły, jeżeli chodzi o grę i w ataku, i w obronie. No dobre granie. Zmieniliśmy troszeczkę obronę, graliśmy 5-1, co w pierwszej rundzie mało żeśmy grali, głównie 6-0 lub tą obronę podwyższoną. I jestem zadowolony. Naprawdę dobrze graliśmy z wysuniętym Mastalerzem czy Napierałą. Turniej rozpoczął się w niedzielę o godzinie 10. Spotkania były o kilka minut krótsze niż te, do których przyzwyczailiśmy się śledząc ligowe rozgrywki. W pierwszym meczu KSSPR przegrał z Krzo jedną bramką. Następnie nasza drużyna bez problemu poradziła sobie z Wiretem CMC Zawiercie i zwyciężyła 23-19. W międzyczasie ekipa z Ostrowca Świętokrzyskiego dwukrotnie zremisowała, a to oznaczało, że jeśli gracze trenera Przybylskiego zwyciężą za Nilaną Łódź, to wzniosą do góry Puchar Burmistrza. Tak też się stało. W ostatnim spotkaniu dnia KSSPR pokonał Politechnikę Anilana Łódź 29-21. Turniej super, zajęliśmy pierwsze miejsce pomimo przegranego pierwszego meczu. Im dalej w las, że tak się wyrażę, ta gra wyglądała coraz lepiej i to cieszy. No, jeszcze czeka nas w środę mecz, jeden sparingowy z Białą Podlaską i już później będziemy się przygotowywać do pierwszego meczu z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Wiceburmistrz Krzysztof Jasiński poza wręczeniem pucharu dla najlepszej ekipy nagrodził także wyróżniających się graczy. Najskuteczniejszego szczypiornistę Kamila Witkowskiego z łódzkiej drużyny, najlepszego bramkarza Karola Szewczyka z Krzo oraz najlepszego gracza turnieju Patryka Mastalerza z Końskich. Pierwszy ligowy mecz po świątecznej przerwie koneczczanie rozegrają we własnej hali już 6 lutego.